Dzień dobry, drogie dziewiarki. Spotykamy się w listopadowe popołudnie, kiedy już złota jesień minęła, kolorów brakuje. A ja z wielu kolorów włóczki jak zrobiłam, to jest w fazie jeszcze prac, bo brakuje rękawów, ale główna konstrukcja swetra jest i dlatego chciałam Wam dziś na prośbę paru z Was pokazać, jak taki sweter się robi. Bo on jest robiony po przekątnej i tutaj miałam połączone kilka kolorów włóczki, zmieniane co 12 rzędów na inny kolorek. Także to wygląda tak, to już jest wyprane. Po zszyciu jeszcze nie, szwy nie były prostowane, tak, ponieważ dzianinka z boku, ponieważ jest to po przekątnej dziergane, i ta dzianina się różnie układa w różnych kierunkach, dlatego po zszyciu wymagane jest jeszcze namoczenie tego szwu, żeby się ułożył. Także to jest przed namoczeniem, a teraz pokażę Wam, jak uzyskać taką konstrukcję. Konstrukcję, gdzie zaczynamy dziergać od ściągacza na dole, a kończymy o tutaj. Także kto chętny, zapraszam do obejrzenia. Pokażę na takim małym fragmencie robótki. Bo oczywiście nie byłoby możliwe w krótkim filmie pokazać, jak to się odbyło. Na moją szerokość rozmiaru między 36 a 38, tutaj pokażę, o tutaj, zaczynamy od ściągacza. I po zakończeniu ściągacza, kiedy decydujemy, że już nam go wystarczy, czyli ja jestem na tym etapie tutaj, o tak, dochodzę do momentu, kiedy przerabiam ten ściągacz i decyduję, że ściągacza wystarczy. I teraz narzucę trochę oczek, żeby sweterek poszedł w górę. Tutaj miałam dokładnie 11 oczek. Te 11 oczek nie jest przypadkowe, gdyż jedno oczko pozostanie tak zwanym oczkiem środkowym, oto. Tu będę miała 10 i teraz narzucam 10 oczek. Także nakładam 10 oczek, 4, 5, 6, 7, 8. Też grubość włóczki też nie jest przypadkowa, żeby szybko było widać efekt i żeby na filmie było te oczka bardziej widać. To jest moja lewa strona robótki teraz tutaj, więc przerabiam to oczkami lewymi, bo cały sweterek jest dziergany tak zwanym jerseyem prawym, czyli oczka prawe na prawej stronie robótki, oczka lewe na lewej stronie robótki. Ta próbka, na której właśnie teraz robię, jest włóczką Malu firmy Lang, głównie w jej składzie z alpaka. Bardzo przyjemna włóczka. Także to jest lewa strona robótki. Na ten mój sweterek z jaka narzuciłam 71 oczek. I po ściągaczu, czyli w takim etapie, miałam tutaj 70 oczek, jedno oczko było środkowe i znów 70 oczek ściągacza. Zaraz Wam pokażę na tym fragmencie, jak to wygląda. Jest to bardzo fajna konstrukcja. Pozwala na przykład spróbowanie wielu kolorów w jednej robótce. Także teraz to wygląda tak. Absolutnie nie przypomina to początku swetra, prawda? Wygląda w ten sposób. Jak miałam 70 oczek, to oczywiście na żyłce zajmowało więcej miejsca i było tych oczek w sumie 141. Teraz przystępuję do pierwszego rzędu, kiedy zacznę zamykać oczka. Bo w co drugim rzędzie, tam, gdzie było oczko środkowe, czyli tak muszę mieć 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, czyli tak mam 10, to oczko jest środkowe, o tutaj. Skoro to jest środkowe, to zabieram jedno oczko stąd, czyli mam 9 oczek. I teraz z trzech oczek zrobię jedno oczko, czyli
Przekładam pierwsze oczko, przekładam drugie oczko, trzecie oczko, przerabiam i przeciągam przez te wszystkie, co mam na drudze. I te dalej. Czyli te 9 oczek sobie przerabiam. Przerabiam tym jerseyem prawym. W trakcie dziergania tego sweterka po przekątnej miałam wiele obaw podczas jego dziergania. Bo to nie przypominało w żaden sposób prostokąta. Tylko taki troszkę krzywy trapez. Ale po praniu włóczka wróciła do, znaczy z tej robótki powstał równy, ładny prostokąt po naciąganiu, tak jak miał wyglądać. Także przerabiam jerseyem lewym, ponieważ jest to krótki, mam mało oczek, bo ta żyłka mi się tu trochę plącze, gdyż jest to są to druty z żyłką do dziergania swetra, a nie maleńkiej próbeczki. A jak wiadomo, w grubych drutach żyłka też już jest grubsza, więc nie jest tak elastyczna jak w cieniutkich drutach. Także to wygląda tak i tu mam to pierwsze zamknięcie. Czyli w moim sweterku, teraz na chwilkę odłożę, w moim sweterku to jest to miejsce, tutaj. O tutaj, po pierwszym zamknięciu. I jak widzimy, te zamknięcia pójdą po przekątnej, na tyle, na ile nam wystarczy oczek i żeby to był prostokąt. Także idę dalej. Jeszcze przerobię z 2-3 rzędy, żebyście zrozumiały ideę tego sweterka. Teraz wiem, że tych oczek będę miała 8, czyli 3, 4, 5, 6, 7, 8. Przy 8 jestem już czujna, bo wiem, że tutaj mam to środkowe, a tutaj mam to przełożyć, a to przerobić na prawo i przeciągnę przez te 2 oczka. I znów mam 8 oczek. I tak sobie idę i dziergam. Robótka tak uprzyjemniała zmiana kolorów motków. Zawsze to było, a jeszcze jeden kolorek, a jeszcze jeden. I w takich robótkach zazwyczaj efekt jest szybko widoczny, więc chce się dziergać, nie można drutów odłożyć. Sweterek dzierga się na płasko. To jest w ogóle sweterek, konstrukcja sweterka, którą już kiedyś wykonałam z włóczki Gamma w takich wielu kolorach. Sweterek mam, bardzo lubię i sweterek ten bardzo zwraca uwagę przechodniów właśnie za swoją niecodzienną konstrukcję. I teraz wygląda tak. Spójrzcie. Zaczyna troszkę przypominać prostokąt, prawda? Bo tutaj już jak się namoczy, to tu się wyprostuje. Tutaj pójdzie do góry. I już widać, że idziemy po przekątnej. I tu pójdzie przekątna, o tutaj. Także to tak wygląda. I jeszcze może jeden rządek przerobię, bo jak Wam mówiłam, niestety to wciąga. Bo z każdym co 2 rzędy ubywają nam 2 oczka. Także spróbujcie, to taki sweterek można wykonać z naprawdę przeróżnych włóczek, w różnych kolorach. Może być to jedna włóczka wielokolorowa. Czyli teraz mam 7 oczek, 2, 4, 6, 7. Mam 3, jestem czujna, przekładam, przerabiam na prawo i przeciągam przez te oczka. O, i idę dalej. Czyli na przykład z takiej włóczki wielokolorowej, która w motku ma ileś kolorów. Też doskonale taki sweterek by wyszedł, myślę. Tylko wtedy pasy będą zazwyczaj w różnych szerokościach. A jak się połączy jedną włóczkę w wielu kolorach, to można panować nad szerokością tych pasów. Czyli teraz mam tył robótki. Dziergam grube druty, zazwyczaj jak są metalowe, to troszkę hałasują podczas dziergania. Dlatego ja wolę, jak jest drut wtedy bambusowy. Tutaj jest na przykład z drewna oliwnego. O, i teraz wygląda to tak. Nie chcę się ułożyć. O, widzicie? Już jesteśmy po 3 zamknięciach.
I to wygląda w ten sposób. Także już według mnie zaczyna przypominać miniaturkę sweterka. Nadałoby się na sweterek dla jakiegoś misia na przykład. Myślę, że już nie będę kontynuować tego zamykania. Reasumując, ilość oczek tutaj na dole ma odpowiadać szerokości sweterka, jaki chcemy uzyskać. Plus jedno oczko. Jedno oczko jest po to, żeby było jedno oczko środkowe, gdy decydujemy, że ściągacz nam już się kończy, o tutaj, dojeżdżam do końca ściągacza i narzucam na druty taką samą ilość oczek w górę, jaką miałam tutaj. I zaczynam przerabiać jerseyem lewym, a potem w rzędzie prawym. W co drugim rzędzie zamykam dwa oczka na linii środka. Także to jest ta konstrukcja. Tu jeszcze rzut oka na to, co wyjdzie. Także spójrzcie, wyjdzie coś takiego. Ja tutaj będę miała takie rękawy cierkane na płasko. To jest rękaw tak zwany 7/8, czyli takie troszkę nad nadgarstek. Także to jest ten rękawek. On będzie w kolorze ściągacza, tego paska i tego kończącego. Na końcu musiałam troszkę pokombinować, żeby mi się już zeszło, czyli zamykanie robiłam w każdym rzędzie, jaki miałam, czyli i na prawo, i na lewo, żeby się zamknęło, żeby już był koniec. Że to jest część korpusu, a tutaj mam jeden rękaw, jeszcze drugi rękaw muszę wydzierkać. Tyle mi zostało. Tutaj specjalnie przyniosłam, żeby pokazać. Z każdej z tych włóczek miałam jeden motek, plus w tym kolorze tych motków mam więcej, ponieważ tu będą też rękawy. Także z tych kolorowych zostało mi po takiej części motka. Myślę, że jakaś czapka z tego może powstać kolorowa. Może jakiś szarość dla uspokojenia dodać. Także na pewno wykorzystam, bo jaka lubię. Także to jest jedna z rzeczy, które chciałam Wam pokazać. Z rzeczy jeszcze jedną taką z zianiny, to jest na prośbę La Mariny. Pozdrawiam. To jest tak zwany okrój ramionka. Kawałek dzianinki, który zrobiłam z jednego motka włóczki Mohair Lux na drutach numer 4. Tutaj miałam, to jest prostokąt, który po skończeniu motka robiłam tak długo, aż motek mi się skończył. W tym prostokącie zszyłam część, tutaj jest zszyta część brzegów prostokąta z jednej strony i zszyta część z drugiej strony. Tu się wkłada ręce i okrywa się ramionka. To jest takie mini bolerko do takiej sukienki na ramionczkach. Kiedy czasami nie wypada pokazywać gołych ramion, to można sobie właśnie z takiego jednego motka, poza tym to bardzo grzeje, to też czasem się przydaje, gdy mamy ciepło w ramiona. Przykład wykorzystania jednego motka włóczki Mohair Lux firmy Lankyers. Takie bolerko. Na końcu obrobiłam sobie jeszcze ten otwór na ręce szydełkiem, oczkami rakowymi. Także to specjalnie dla La Mariny obiecałam, że pokażę, tak więc pokazuję. A na koniec naszego filmu, jak zwykle, chciałabym Wam pokazać, jakie włóczki w ostatnim czasie do nas trafiły. Donegal, piękny tweed. To akurat są przedstawiciele dwóch kolorów nowych. Włóczka ma naprawdę wybór kolorów przeogromny. Jest to 100% wełna merino, bardzo wydajna. Także tu są dwa nowe kolory włóczki Donegal. Fiolet i taki brąz. Nadaje się na wszystko, dokładnie na wszystko. Można łączyć z cienkim moherkiem, z Alpacon Super Light. Wtedy się uzyskuje grubszą dzianinę, wtedy na czwórkach ją można przerabiać, bo sam Donegal jest dość cienki. Polecam, uwielbiam, nie gryzie. Męski szalik z tego jak najbardziej się nada. Włóczka Donegal. Z takich całkiem nowych włóczek to jest włóczka Angelina. Piękna nazwa włóczki, cudowny skład, bo jest to mieszanka jedwabiu 60% i wełny merino 40%. Zrobiłam próbkę. Próbka wygląda tak.
Jest niezwykle miękka i delikatna. To jest świeżutka próbka, jeszcze nitka jest nieschowana. Będzie wisiała na naszej tablicy próbek na ulicy Karmelkowej. Także niezwykła przyjemność przerabiania tej włóczki. Ma delikatny włosek. Robi się lejąca po praniu. To jest na drutach numer 4,5. I to jest ten kolor przerobiony. O ten. Także włóczka Angelina absolutnie warta zrobienia czegoś z niej, chociażby czapkę. Myślę, że czapka taka nie za gruba wyglądałaby bardzo ładnie. Chusta grubsza, szalik, sweterek. Także Angelina jest tutaj. Wiem, że ten kolor Wam się bardzo spodobał, bo on jest delikatnie melanżowy. Tutaj tak prześwituje przez niego jasny, ciemny turkus. Piękna. I już. Następną włóczką jest Wiktoria. Tu mam próbkę. Wiktoria w dzianinie wygląda tak. I to jest ten kolor. Bardzo puszysta. To jest 100% naturalny ma skład. Składa się z moheru, bawełny i wełny. Także trzy składniki, które bardzo lubię, połączone w jedną włóczkę. Myślę, że muszę spróbować i kolor, który mnie woła, to ten. Także fuksja i niebieski. Choć ten też jest niezwykle papuzi, taki, że nie sposób byłoby nie obejrzeć się za osobą, która miałaby taką chustę na przykład. Myślę, że to bardzo by zwracało uwagę przychodniów. Włóczka Wiktoria się nazywa, a próbka wygląda tak. Tu Wiktoria. Dłużymy Wiktorię. A tutaj jeszcze mam nowe kolory włóczki Rosalba. Z Rosalby zrobiłam w tamtym sezonie komin z jednego motka. Także spójrzcie, jakie ładne nowe kolory. Dla wielbicielek szarości i niebieskości. Tutaj te, co lubią turkusy, czyli ja uwielbiam. Dla pań, które lubią odcienie musztardy połączone z zielenią, to jest taki kolorek. A tu jest taki mroczny, taka puszcza bym powiedziała. Mech, zieleń, las, puszcza. I włóczka Rosalba. Także o sweterku powiedziałam, tak jak opisałam, że pokażę, jak się robi ten sweterek po przekątnej. Bolerko dla Lamariny pokazałam, nowości pokazałam. Myślę, że to wszystko, co dzisiaj miałam dla Was przygotowane. Dziękuję bardzo za uwagę i do następnego razu.